Cześć kochani, witam was w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj bardzo fajny dzień, bo dosyć urodzinowy. Brzeczek. Brzeczek, ja mam tutaj. O! Upawki dostałam. To coś tak, upawki? Cały czas. Ale ty cieszy. Nie jesteś jeszcze ublana do dzidzia? Dzidzia no. Jeszcze nie jest ublana? A też mam dzisiaj urodzinę. No. Miała urodzinę. Lecia ma urodzinki pierwszego, tak? Roczek tak, kończy. Ale dzisiaj wyprawiamy. Opa! Ale dzisiaj wyprawiamy. Słuchajcie, dzisiaj bardzo urodzinowo. Nikola właśnie ma urodzinki razem z Nelcią. Nelcia ma roczek, a Nikola kończy 12 lat. Jeden dzień różnicy, słuchajcie, jest między nimi. A jakby się w tym samym dniu urodził? 30 września Nikola, a Nelcia 1 października. Tak. Nelcia jeszcze nie jest ubrana, dopiero będzie sukienkę tak pięknie ubrana. Tak, dopiero będzie ubrana. Także słuchajcie, my, no właśnie, my je robimy imprezkę w domku, jak chyba zawsze. Także stoły porozkładane. O! Czekamy na gości, są już rzeczy wszystkie na szyku. No tak. Jest dzidzia, tak, jest dzidzia. No. Słuchajcie, tutaj jest jeden tort, a do góry jest drugi tort, także później wam pokażę, jak wyglądają torciki. Słuchajcie kochani, teraz wam coś pokażę, zobaczcie, co my tutaj mamy. Prezenty dla Nikoli, to wszystko, co tu jest, są prezenty dla Nikoli. Takie słodycze, tak, wszystko, także Nikola się na pewno zdziwi troszkę. A tutaj też, kochani, nie będzie tutaj tych pierdółek na tej komodzie, tylko będzie coś innego, ale to też będzie niespodzianka, także oglądajcie, kochani, odcinek do końca, bo coś tutaj będzie dobrego stało. No, to się nawet zzywa. Na pewno będzie pysznie, także oglądajcie, kochani. Do końca odcineczek i zobaczycie, co tutaj się będzie znajdować. Piszcie w komentarzach, może zgadniecie. Kochani, dzisiaj będziemy tutaj Nelcie, słuchajcie, ja nie wiem, jak w ogóle wam to opowiedzieć, słuchajcie, zobaczcie sami. Dobra, ja wam opowiem. No. Nikola, właśnie jest po reakcji youtuberów i gwiazd z życzeniami, aż się popłakała bidulka, a teraz... No. Robimy to samo, co Nikoli 11 lat temu, tak. Czyli będzie Nela, ta mała, nic ponia właśnie, wybierała rzeczy związane z tym, kim będzie w przyszłości. Tak, Nikola, słuchajcie, wybrała różaniec. Jak była mała, różaniec wybrała pierwszy. Wybrała długopis. No, czyli... I kasę później, ale to się bierze. Czyli tak, książka to co? Pisasz? Czy co? No, czy będzie lubiła czytać książki zaraz po prostu? Powiem, bo mam to mądra. O nie, dobrze się uczy. Czekaj, niech coś się nie leży. Zobaczcie w ogóle, jak ona chodzi już sobie. Ona sama chodzi po całym domu. Powolutku, Delcia. Przyklejona do ściany. Symbolizuje mądrość, naukę i gotowość do poszerzenia wiedzy. Dobrze. Pieniądze? Pieniądze symbolizuje dostatek w życiu. No. Bogactwo. Kieliszek? No, symbolizuje skłonność do alkoholu. To weźmy to usuńmy w ogóle. A co ona robi? Kuku? Ona się schowała, mamie. No, i co jeszcze tam mamy? Różaniec, to wiadomo, długopis? Symbolizuje wiarę i pobożność. Długopis? Długopis? Nie, długopis symbolizuje, że dziecko zostanie w przyszłości osobą sprawnie wypowiadającą się na piśmie lub urzędnikiem. Całkiem możliwe. I ostatnie? Nić, czyli... Nic, najczęściej szwaczką będzie. Dziewczynką symbol zawodu krawieckiego. Jeszcze można położyć obrączkę, ale nie położę jej. Bo to symbolizuje, że wczesne samążku, Nikola też nie miał. Niech się szybko nie wybiera na razie. Tak jest. No i karty do gry, które symbolizują skłonność do nadmiernego ryzyka, hazardu. Hazard też niezdrowy, niedobry, tak. Uzależniający. Także słuchajcie, mamy uszykowane te raz, dwa, trzy, cztery, sześć rzeczy. I teraz Nelcia. Co my tu mamy? Co tu jest? Co tu jest? Słuchajcie, my czekamy. Chodź szybko wybierać, ale to wstań ładnie. O, idzie. Słuchajcie, zobaczcie. Roczek, ona... O, już sobie lata i... Pierwsza rzecz, słuchajcie, jest blisko. Różaniec, pieniądze. No, to samo co Nikola. Różaniec, różaniec. Kielisz. To się nie łączy, Nelcia! Ale nie, najpierw pierwsza. To się nie łączy! Ale kasa najpierw. Gdzie to tam? Dobra, czyli różaniec i kieliszek. Nie, i pieniądze. Pieniądze zahaczyła i długopis. I długopis. No czyli... No, czyli tu by się tak, no nie wiem, no trochę kleiło w tym kościele, tam to winną szalę piją.
Bisonelcia. Ładnie ty... żeś wybrała, ładnie. No może być, no. Zaraz sobie bierze łóżeczko. Miam, miam. Miam, miam. Mama, musisz herbatki wlać, że miam, miam, miam. Także słuchajcie, widzicie, tak, tak Nelcia wybrała. I co, widzimy się dalej, bo to nie koniec na pewno atrakcji. Dokładnie. Mam jeszcze kilka prezentów, na pewno dla Nicole jeszcze jeden mały, fajny. Ale to zobaczysz, związany coś na dworze pewno. Fontanna, wiem, że będzie fontanna. Jaka fontanna? No jeszcze fontanny z, tam z tego, z miasta będą mi tutaj przywozić mi wody tyle. A wiecie, mama wygadała, że będzie fontanna z czekoladą. No bo to jest taki dodatek tam do urodzin. Będzie fontanna z czekoladą. Ale jeszcze nie to, jeszcze coś innego będzie. Tak. Będziesz wybierała też i teraz ty wybierz, Nicola. 12 lat później. Nie ma! Zamkniętymi oczami, ej, ty zamkniętymi oczami powinno być. Dobra. Widzimy się później. Happy birthday to you. A tu słuchajcie, zrobiłem lemoniadę z własnej roboty. Jedna jest wodą gazowana. Gazowaną, przepraszam. A druga z mineralną. Cytrynka, pomarańcza i mięta. Oczywiście lód. I tu jest tak samo. Wszystko było robione prędzej, taki koncentracik. Zrobiliśmy syropik. Później dodaliśmy też troszkę miodu. Jest super. Przepis miałem gdzieś tam z internetu znalazłem, także polecam. Kochani, zobaczcie, to jest między innymi prezent dla dziewczynek. Na pewno będą zachwycone. Fontanna czekolady, słuchajcie, na ich urodzinkach. Mam nadzieję, że będzie im się podobał. Zaraz wołam Nicole i zobaczymy, co na to powie. Zobaczcie, tak to wygląda. Słuchajcie, naprawdę. Ja już ją całą, słuchajcie, zjadłam. Wszystko pyszne. Co, Nelcia, jesz? Cytrynę? Taka kwaczna jest? Mniam, mniam? Mniam, mniam jest? I tak, ej. Ale nie. Ale ty cieszy się, ale ble. No super, no. Badziomki, no. Pokaż jakąś cytrynkę. Pokaż jakąś cytrynkę. Wodzi. Ble. Kwasi się, ale na końcu uśmiech. Na końcu musi być uśmiech. O tej! Ale jak? I co? Nelcia. Waliujesz. No, co? Masz balonika? Tak, balonika masz? To ładny balonik. Nelcia ma balonika. Balonika, tak? O, na zdówko! Będzie z tymi małymi nóżkami. Z balonikiem. Tego tak lubi. Bawi się, no.